Tomik, no, psi gwizd, za psi gwizd mieli. Nie chcieli w Stanach. Czyli Lechon i Łasko? Popełnili samobójstwo. Hmm. Natomiast Trzciński, tak. No. Wiesz kto to jest? Mm-hmm. Wojciech? Tak. Bardzo mądry, zresztą uzdolniony muzyk, który napisał muzykę do Nóż w wodzie i innych utworów tamtych czasów. Nie popełnił samobójstwa, ale zginął w sposób, jakby to powiedzieć, zapił się, przewrócił się, potłukli się z jakimś tam się, ale dobra, nieważne. Ja znam historię, ponieważ oprócz wszystkiego czytam biografię ludzi. Mm-hmm. No i zapamiętuję sobie i wiem, o czym mówię. Rozumiesz? Że ja po prostu nie mówię w ciemno, tylko staram się jakieś fakty znaleźć. Czasem w encyklopedii. Ale samobójstwa, bo w Ameryce nie mogli zrobić nic. Ni do kotleta tylko i wyłącznie. I ich, że tak powiem, Lechonia na przykład, wiersze, które u nas są tak cenione obecnie, do niczego nikomu nie były przydatne. Nieprzydatne, tak. A Lechoń to był poeta. Poeta. Nie tylko poeta, ale on pisał dzienniki, pisał również wiesz, artykuły do gazet. No w ogóle w tamtych czasach to jest literat. No, powiem. I? No i on w latach 60. popełnił samobójstwo. Wyskoczył z wielkiego hotelu, gdzie tam mieszkał. No i zginął. Ale zginął. I co z tego wynika? Z tego wynika, że żaden z naszych wielkich twórców, artystów, poetów, muzyków nie zrobił w Ameryce żadnej kariery. Wszyscy wrócili. Widzę Urbaniak, który grał do kotleta, dopiero tu się go honoruje i więc ja wiem, o czym mówię. Patrz, ale Wojtek mówi, że oni nie wiedzą, że my jedziemy. Głupi Wojtek. Ale Kianku. Helka, przecież wiesz, że ja mam wiedzę. Ja wiem, ale ja tego nie kwestionuję, kochana. Ale zrozum, ja się po prostu interesuję. No. Czytam. Bywam na spotkaniach literackich. Nie jakich bądź tylko dla wina. Tylko po prostu jak jest książka, to ja słucham, o czym mówią. Nie powiem, że wszystkie książki czytam. Tak. Bo ja na przykład czytam książki. W tej chwili jestem na etapie czytania książek, nie uwierzysz. No. Tych, którzy uzyskali Nagrodę Nobla Literacką. No. I Pamuka ostatnio czytałam. Durną książkę. Pamuk to jest, powiedzmy, pisarz. Tak. Turecki, stambulski, w 56 roku uzyskał Nagrodę Nobla. Mm-hmm. A przecież nasza pani, no jak się nazywa, dużo później uzyskała tę nagrodę. Ja się orientuję, wiem. No jasne. Ale przeczytałam tę książkę, którą postanowiłam sobie, że tak, że przeczytam, bo tak. Książkę 100 lat w samotności. To jest też dostał Nagrodę Nobla za tę książkę. Olala. Ale przebrnęłam do 3/4 tej książki. I co? Ale nie mogę przebrnąć. Bo jest ponura. Ponura. Bo wiesz, Joyce'a, nie wiem, może ktoś fragmenty czytał. Ja Joyce'a też. No tak, jasne. Nie powiem, że w całości, bo jest durny. Tak. To nie jest literatura dla powszechnego obywatela. Rozumiesz, bo co innego jest literatura taka, że każdy ją zrozumie, nawet jeśli to jest nauczyciel języka polskiego. A co innego, jak jest trochę udziwniona. Tak. No pewnie, że ponieważ mamy ambicje literackie, wobec tego staramy się przeczytać